Hej, robaczki. Wiem, że jest ciemno, wiem, zdaję sobie sprawę, ale chciałam tylko Wam się pochwalić i pokazać moją taką nowym kącikiem, nową ozdobą, która wygląda tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz ja się odwrócę, może będę troszeczkę chociaż w świetle. Ja trochę dzisiaj porobiłam, trochę poprzestawiałam, trochę poustawiałam, trochę podźwigałam i powiem Wam, że padam po prostu na pysk. Wykonałam sobie pielęgnację. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to używam, słuchajcie, cały czas te dwa ostatnie kremy. Ja teraz nie pamiętam ich nazw, ale wiecie na pewno, o których mówię, bo je Wam pokazywałam w poprzednim albo w poprzednich dwóch filmach. Także te dwie nowości z TK Maxa. Na ustach mam Natural Collection, ten balsam, ale on się bardzo szybko jakoś tak wysusza. Jeżeli chodzi o ciało, to Soap and Glory. I co jeszcze? A, i testowałam sobie maseczkę tą na włosy, no, tą od Moni. Także zobaczymy dzisiaj w ogóle kokosowo, dlatego że jeszcze nałożyłam sobie po kąpieli Biosilk oraz co jeszcze? A, i odżywkę bez spłukiwania z Palmersa, tą kokosową. Tą kokosową, także dzisiaj kokosowo u mnie na głowie. Bardzo. I co? I ja zmykam, słuchajcie, ja zmykam do spania, bo po prostu jestem poskładana, naprawdę, jak po prostu składak, taki rower, no. Zmykam, lulku, mam nadzieję, że Wam się ten mój kącik podoba, pokażę Wam teraz tak o tyłem, mnie nie będzie widać, ale to nic, tak wygląda tu nad łóżkiem, tak wygląda poduszka. Także taki kącik, ten podoba, to miejsce podoba mi się najbardziej. No oczywiście chyba Wam pokazywałam, już nawet nie wiem. Ale dobra, przejdę się z Wami. I jeszcze tutaj są ozdoby. Tak będą wyglądały na początek schody. Tak się mienią, mają takie lampki. Choinkę wyłączyłam i te lampki. Tu jeszcze jest taki ten, o, tutaj jest łańcuch mniej widoczny i niebieskie światełka. Jeżeli chodzi o łazienkę, to są tylko lampki, ale już je wyłączyłam, więc są lampki. Teraz Wam pokażę schody. O, widzicie? I tak idą schody do góry, jest łańcuch i właśnie światełka. Tutaj też jest ozdoba. I jeszcze Wam pokażę mimo wszystko te dzwoneczki, które zakupiłam dzisiaj w Lumbie, co Wam pokazywałam. Zawiesiłam na drzwi wyjściowe. Tak wyglądają. No, także tak by to wyglądało. Ja się z Wami żegnam z tego kolorowego, pięknego disco. I co? I odzywam się do Was już jutro. Będziemy otwierać kalendarze, nagram coś jeszcze z tych zadań od Moni. I nie wiem jeszcze, co nagram. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Do usłyszenia. Czekajcie, żebym trochę była widoczna. O, jak na disco. Także żegnam się z Wami. Buziaki. Bajo! Dzień dobry. Witam Was gorąco i serdecznie. 14 grudnia. Dzień tygodnia. Piątek. No, przez chwilę już zapomniałam. Właśnie mi się odklejają, zobaczcie te naklejki. Wiem, że słabo widać, bo okno brudne z drugiej strony. Za to nie poradzę, powiem Wam, że szlak mnie trafia na te okna. Mieszkam tak wysoko, że mało kto po prostu tutaj w ogóle przyjeżdża. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjedzie mi i po prostu umyje okna. Musiałabym gdzieś przez jakieś pewnie prywatne chyba firmy się dowiadywać, słuchajcie. Nie wiem, ale chyba się zacznę dowiadywać, bo mnie po prostu krew zalewa. Zima jak zima, wiadomo, będzie padać i tak dalej, ale kurde, latem, żebym ja nie mogła nic widzieć przez okno, to będzie trochę koszmar. Jestem właśnie w kuchni, wzięłam tylko z kartoniku numerek 14, ponieważ za chwilę będziemy otwierać kalendarze. Jeszcze daję radę, jeżeli chodzi o vlogmasy, ale powiem Wam, że padam, po prostu padam i nie wiem, czy do 24, słuchajcie, ja tak podołam, żeby tak gadu gadu pitu pitu, bo powiem Wam, że to wcale nie jest takie łatwe, a ja też nie chcę, żeby te pitu pitu to było takie, wiecie, żeby tylko pogadać coś, byle co i to się. Nie chciałabym tak, chciałabym też, żeby coś jednak na tych filmach było.
No, ale uwierzcie mi, że po prostu doba jest za krótka. Ja mam za dużo rzeczy do zrobienia. Nie wszystkie sytuacje, które są gdzieś tam w moim życiu, ja też mogę Wam o nich powiedzieć, pokazać, przez co ten czas też ucieka. Wstawię sobie wodę. Także, no, ja Was bardzo przepraszam za taką formę vlogmasu, że takie filmy akurat na vlogmasie są, a nie inne, że być może oczekujecie innej tematyki, być może w ogóle oczekujecie jakiejkolwiek tematyki, no ale niestety, no nie mam jak. Jeżeli chodzi o jakieś tam malu-malu moje, wiem, że nie czekacie na makijaże, bo mój profil, w ogóle mój kanał nie jest w ogóle stricte makijażowy, ani trochę, ale wiecie, nawet takie malowanie siebie, czy testowanie czegoś, to wymaga czasu, a u mnie tego czasu jest po prostu niewiele. A jak mam jakiś wolny czas, to tak jak teraz, tak jak dziś, próbuję go odespać, czyli próbuję odsypiać sobie każdy wolny, jakiś tam, każdą wolną chwilę, że tak powiem. Teraz co? Wstałam, jest godzina, słuchajcie, żeby was nie skłamać, po 10. Wstałam rano, wyszykowałam dzieci do szkoły, dzieciaczki poszły do szkoły, a ja właśnie sobie jeszcze pospałam. Także wiedząc, że idę dzisiaj na popołudnie i wiedząc, że kończę dzisiaj po 22, czyli do 22 jestem, no to niestety siłą rzeczy musiałam odespać. Czekajcie, wezmę kubek. Nawet mi z rąk wszystko leci. Jeszcze nie mam chwytu wyrobionego. Z tego co widzę, to vlogmas ma dobry odbiór. Jest lubiany po prostu. Także lubicie takie w sumie pitu-pitu. Czekajcie, patrzę, czy ja też muszę wyjąć z lodówki może parówki, bo nikt ich nie je, więc chyba ja je muszę zjeść. No, także widzę, że lubicie takie vlogmasy. Staram się gdzieś tam coś przechwytać. Na pewno widzicie, dużo ozdób, dużo zakupów gdzieś tam było, więc nie zrała. Więc nie zrażajcie się, jak tam na przykład wiecie, gdzieś tam w co drugim filmie widzicie jakiś hol. To nie jest tak, że zaraz ktoś mi napisze, że Boże, tato same hole, tato tylko chodzi po sklepach. Nie, to tak nie jest, ale święta to jest taki wyjątkowy czas. A ja tego czasu teraz mam mało, żeby naprawdę pokupywać wszystko, co bym chciała i co potrzebuję. Więc każda wolna chwila, tak jak Wam mówię, jeżeli mam na 16 do pracy, to staram się to właśnie załatwiać od rana do tej 16. I zanim jeszcze dzieci wrócą ze szkoły, żeby móc im zrobić też jakiś obiad. Wczoraj właśnie mega zaskoczenie, będziecie miały w poprzednim filmie, otwieranie kalendarza adwentowego, jaki znowu dostałam w tym roku od mojej Moni. Także niespodzianka, tu właśnie leży kolejna. I co? Poczekajcie, co ja miałam zrobić? Podgrzać parówki. Co Lalo chcesz? Co Lalo chce? Co? Nie wiesz? Sama nie wiesz, co chcesz? Moje koty zaczęły, słuchajcie, wybrzydzać po prostu. Ja tutaj widzę, że mam karteczki. Co to było? Live. Dzisiaj na pewno nie nagram live. No, siłą rzeczy. Dzisiaj moje dzieci kończą szybciej szkoły, bo kończą po 12. Gracja 12:15, Oliwia 13:40 albo 20. 13:20 chyba. To było kartki świąteczne dla widzów, to już też było, czyli będziemy mogli wypisać je sobie. Może nie dziś, bo chyba nawet kartek nie mam. Będę musiała iść i kupić. Jeżeli zdążę, to dziś, jak nie, no to jutro. Dalej, Whisper Challenge też do nagrania i Benefit. No, trochę tego mamy. I dzisiaj dochodzi nam czternastka. Uwaga. Czternastka to. Czekajcie, już otwieram. Mam karteczkę. Już do Was niosę. Czternastka to. O Boże. Lala. Nie ma no, uciekaj mi stąd. Nie wolno. A w czternastce mamy Get Ready With Me, kolacja wigilijna. O Boże, i widzicie, właśnie to jest to, że to wymaga przygotowania, to wymaga makijażu, fryzury, stroju, a ja po prostu nie mam na to czasu, bo co ja się będę stroić i tak dalej, jak ja muszę iść do pracy, więc po prostu najwygodniej jest mi chodzić w dresach. No ale dobrze, ale niech będzie, to wszystko jeszcze będę musiała zdążyć Wam nagrać we vlogmasach, także. O tym właśnie mówię, że wybaczcie mi, że czasami są takie rozlazłe, nie ma nic konkretnego, nie ma jakiegoś właśnie stroju, nie ma nic tam na przykład o prezentach, aczkolwiek wiecie co, te filmy o prezentach to już doprowadzają mnie do białej gorączki,
bo każdy ma inny budżet, każdy wie tak naprawdę, co jest w sklepach, bo wystarczy do sklepu pójść. Więc takie filmy typu co dla chłopaka, co dla dziewczyny, co nie wiem, dla mnie to jest takie trochę, troszkę naciągane, nie wiem, możecie oczywiście mieć własne zdanie, ja mówię tylko jakie jest moje, ponieważ no, wchodzimy do sklepów, słuchajcie, i każdy wie, co w sklepach na półkach się znajduje, jakie są sprzęty, jakie są książki, jakie są pamiątki, jakie są zestawy świąteczne. To wszystko widać gołym okiem i ja nie rozumiem, jak można nie wiedzieć, co komuś kupić, jak można mieć jakiś problem. Ja sama na przykład, wiecie, borykam się, co dla rodziców na przykład, ale to dlatego się borykam, bo chcąc wysłać im jakieś kosmetyki, jest mi to utrudnione, bo musiałabym brać kuriera, ale kuriera na dwa kosmetyki, w sensie dwa zestawy kosmetyczne, mi się nie opłaca brać, bo to jest koszt, słuchajcie, 22 funtów, żeby wysłać dwa małe zestawy jakieś tam kosmetyczne, gdzie moi rodzice i tak kosmetyków nie używają, więc to musiało być jakieś tylko krem i nie wiem, i krem. Ale wymyśliłam z kolei, że przydadzą im się na zimę szalik, rękawiczki. Moja mama uwielbia apaszki, szaliki, takie rzeczy, jakieś chusty, więc myślałam, żeby przejść się właśnie do TK Maxa i zakupić mamie takowy szalik, chustę. Natomiast tato jakieś ciepłe skarpety, ja myślę, że tego nigdy za wiele dla osób starszych po 60, 60+, myślę, że to jest bardzo fajna opcja, szalik, czapka, rękawiczki i skarpety, to są takie, no ja myślę, że to są fajne rzeczy, jeżeli jeszcze ktoś jest mniejszych rozmiarów, to oczywiście jeszcze jakieś fajne bluzki, spodnie czy leginsy pod spodnie, jeżeli tato na przykład, nie wiem, wasz pracuje gdzieś tam, jeździ, czy jest kierowcą, na przykład mój tato jest taksówkarzem, więc dużo jeździ. Więc takie na przykład kalesony, takie leginsy, wiecie o co chodzi mi, takie ocieplane, te warm coś tam, trzymające ciepło. Myślę, że to jest fajna bardzo sprawa na zimę, gdzie jednak za tym kółkiem się spędza większość godzin. Także, no, takiego filmiku stricte, wiecie, co dla niej, co dla niego, co dla siostry, co dla brata, to dla mnie to jest takie naciągane i to jest takie trochę słabe. Nagrywają to też ci, którzy dostają na przykład sporo kosmetyków, więc no to po prostu wam pokazują. Są też takie kanały, gdzie są sponsorowani, czyli na przykład muszą po prostu pokazać, dostali jakieś tam rzeczy lub bony na jakąś kwotę do wykorzystania w jakimś tam, nie wiem, dajmy na to sklepie i po prostu muszą to jakoś pokazać, zareklamować, więc nagrywają filmik, co dla kogo w prezencie, bo takie rzeczy wybierają, więc tu zrozumiem, bo taka jest ich umowa i tak się muszą wywiązać. Natomiast jeżeli chodzi o taki dla mnie luźny, taki ludzki filmik, to bez żadnego sponsoru, bez żadnego sponsoringu i tak dalej, bez lokowań produktów, to, no to tyle, co mogę wam powiedzieć, poradzić. Każdy wie, co nasza siostra, co nasz brat, co przyjaciółka, co mama, co tata, co babcia, co dziadek, jeżeli macie, ja nie mam, komukolwiek robicie prezenty, wiecie, co lubią, wiecie, co lubią, wiecie, jaki lubią kolor, wiecie, co ich zaskoczy, czy lubią coś oryginalnego, coś wyszukanego, czy po prostu wystarczy jakaś zwykła rzecz tak, sklepu. Teraz jest taki tego przesyt, że wchodząc do sklepu naprawdę mamy wszystko. Mamy kosmetyki, mamy odzież, mamy gadżety, mamy wszystko. Idę zjeść parówki, zabieram was tam do pokoju, tam będę sobie jadła, piła kawę i bierzemy się za otwarcie jeszcze tam kalendarzy, a potem szybko jeszcze będę wiedziała, jaki mam czas. Muszę zmontować chyba jeszcze jeden filmik do przodu, bo mam tylko jeden na jutro, czyli mam dla was coś na niedzielę. Czyli mam na dziś, mam na niedzielę. Dobrze wam mówię? Czy mam tylko na dziś? A nie mam jeszcze na niedzielę. Muszę to sprawdzić. Ale jeżeli nie mam na niedzielę, to zrobię na niedzielę, a jeżeli mam na niedzielę, to muszę zrobić na poniedziałek. Więc tak, będzie też jakaś niespodzianka. Ja nie wiem, czy się już nie wygadałam gdzieś, czy jeżeli ktoś jest taki spostrzegawczy, to być może mnie już złapał, chyba że to wycięłam. Ale będzie niespodzianka przed wigilijna. Także to też się dowiecie z Vlogmasa oczywiście w trakcie. No i co? I oprócz tych zadań, które jeszcze tutaj mam z mojego kalendarza, z których się jeszcze nie wywiązałam, ale się wywiązać muszę. Jeżeli chodzi o Whisper Challenge, ja potrzebuję mieć czas z dziećmi, czyli musimy być całą trójeczką w domu. No i powiem wam, że mogło to by być dziś, jeżeli bym się wyrobiła, ale,
Ale się obawiam. Zobaczę, zobaczę, bo żeby Oliwia kończyła tak jak Gracja, to byłoby super, ale ona kończy godzinę po Gracjanie, więc zanim ona będzie, to będzie godzina druga, a ja na czwartą idę do pracy, więc kurczę, jeszcze jakieś jedzenie, ogarnięcie, coś tu, muszę sobie wyprasować mundurek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie obiecuję, ale to potrzebuje czasu, takiego relaksu, też wyluzowania, więc być może to odłożę na poniedziałek. Poniedziałek mam wolny od pracy. Dalej, kartki świąteczne dla widzów to muszę ogarnąć i właśnie prawdopodobnie pójdę dzisiaj po kartki i to może dzisiaj zacznę ogarniać chociaż. Live to będzie niespodzianka. Get ready with me, kolacja wigilijna, myślę, że dopiero wtorek będę mogła Wam to przygotować, bo mam dzień wolny. I benefit, tu było rozdanko, także zalegam Wam jedno rozdanie, więc idę tam zobaczyć, co to był za kosmetyk. I jeszcze za chwilę otworzymy ten kalendarz od Moni, także ja Was zabieram i idę. No i hejo, hejo, siedzę już właśnie tutaj po drugiej stronie. Słuchajcie, ogarniam YouTube, a tu taka informacja. W dniach 13-14 grudnia 2018 roku, 2018 roku, możesz zaobserwować znaczny spadek liczby subskrybentów wynikający z usunięcia przez nas spamu z Twojego kanału. Dzięki YouTube. I hejo, hejo, odzywam się do Was już tutaj z mojego punktu też do widzenia. Dowodzenia oczywiście. Kurde, nie mogę ujarzmić, słuchajcie, włosów, a muszę mieć spięte, a z chęcią bym rozpuściła sobie i nosiła dzisiaj takie, bo są fajne, po tym szamponie, po odżywce, wiem, odrost, odrost, wiem, że mam odrost, muszę się wybrać, ale chyba zrobię to dopiero, słuchajcie, przed samymiśkimi świętami, tak mi się wydaje, oczywiście, o ile jeszcze będę miała wolne miejsce u mojej ulubionej fryzjerki, także zobaczymy. Nie wiem, no muszę się widzicie, jak zwykle kolejna rzecz, która dochodzi w grafik, który jest pełny. Otwórzmy sobie kalendarze. Otworzymy sobie też kalendarz od Moni mojej. Czekajcie, ja właśnie Wam zedytowałam filmik i właśnie się konwertuję teraz. Pokazuje mi, że jest 47% zrobionego. Czekajcie, córcia moja pisze. Aha, okej. Okay. No, także ja właśnie chyba poczekam na Gracka, bo za chwilę będzie kończył szkołę. Jeżeli chodzi o mój makijaż, to tak, na ustach jest najpierw kontur zrobiony Eveline Cosmetics, to jest 12 Pink. Następnie wypełniłam delikatnie usta tym, bo kocham tą kredkę po prostu, zakochałam się. Natural Collection 2 w 1 Lipstick Liner w kolorku Pink. Petal, to jest to. I jeżeli chodzi o całość, czyli wypełniłam już całe usta Yves Saint Laurent i to jest ta seria Tatuaż Contour Matte Stain i to jest kolorek numer 11. Nie ma tu jakiejś nazwy. To jest ten produkt, uwielbiam. Dalej, jeżeli chodzi o rzęsy, wciąż te duo, czyli ten Clear z Natural Collection oraz Definition. Zauważyłam bardzo, że strasznie dużo produktu mi się nakłada, słuchajcie, na szczoteczkę. Ja ją sobie po prostu ocieram póki co. Czekam, aż on mi trochę podeschnie. Nie wiem, czy to była kwestia, wiecie co, ja zauważyłam, że czasami to jest kwestia tego, że one w cieple leżą, po prostu. Tam zbyt duże światło też na nie pada, one się ogrzewają i są tak w środku takie mokre. Więc czekam, aż sobie lekko obeschnie. Pomagałam sobie sprayem z PS Primer Water, jeżeli chodzi o namoczenie szczoteczki. Dalej, co użyłam? Co ja jeszcze użyłam? Jeżeli chodzi o cienie, to jest to paletka z PS, ta malutka podróbka Huda Beauty z tym pomarańczem. Amber chyba coś tam. Rzęsy powiedziałam, usta powiedziałam, podkład Catrice. Powróciłam tak sobie jednorazowo do Catrice. Okej, okay, teraz co chciałam ogarnąć? Chciałam ogarnąć pierwszą rzecz, ponieważ mieliśmy zaległy tutaj produkt. Mieliśmy Benefita, któregoś dnia, już nie pamiętam którego. W każdym bądź razie ten benefit z tego dnia, czyli to będzie poprzedni, chyba mi się wydaje, aczkolwiek ja już sama nie wiem, ale myślę, że nie liczy się to, kiedy wylosowałam chyba ten produkt, tylko wtedy, kiedy ja go pokazuję i mówię Wam o co chodzi. Więc pokażę Wam go dziś. Tutaj mam jeszcze resztkę produktów dla Was. I z benefit, z tego co widzę, to mam tu tylko jedną rzecz, więc przypuszczam, że to było to. I benefit jest to Day Real, ten tusz, czyli jest to ta miniaturka fajna, Day Real Mascara od Benefit. I tyle.
Beyond Mascara. Ja ją bardzo lubię, mam ją chyba w dwóch jeszcze gdzieś sztukach. Bardzo Wam gorąco polecam, bo to bardzo fajna maskara. Więc ta maskara wędruje i to było tego dnia tutaj, o co była ta karteczka, nie pamiętam teraz, który to był zaległy dzień. W każdym razie dzisiaj pod tym filmem odnośnie tej maskary, tego rozdania z tego kalendarza mojego, bardzo proszę udostępnić gdziekolwiek ten filmik z oznaczeniem mojej osoby, żebym ja tylko mogła zobaczyć, że ten filmik był udostępniony. W komentarzu pod tym filmem bardzo proszę podać swojego maila. Po mailu będę wiedziała, że ktoś bierze udział w rozdaniu i w ten sposób będę mogła losować. Także w tym filmie, tutaj w komentarzach na dole, poproszę o maila. Po mailu będę wiedziała, że bierzesz udział w losowaniu, w rozdaniu. No i oczywiście, jeżeli masz Instagrama, to poproszę udostępnij link lub zdjęcie z oznaczeniem mnie i hashtag Vlogmas Agi. O Vlogmas Agi również mogę Was prosić tutaj w komentarzu pod tym filmem, czyli oprócz oznaczenia, oprócz maila Waszego poproszę o Vlogmas, hashtag Vlogmas Agi. To wtedy będę wiedziała, że chodzi o rozdanie. Także to by było to, więc ta karteczka już leci tutaj, czekajcie. Tak, leci tu, gdzie już są zrobione, więc ona powędruje. Czekajcie, tutaj widzę, już są dwie, więc mam dwa losowania już kolejne, ale to wciąż za mało. Poczekam, aż będzie więcej. Mamy tutaj kremik, który miałam się z Wami podzielić z kalendarza do stóp, bardzo fajny zresztą, oraz właśnie teraz tą maskarę. Poczekam jeszcze może na jakieś jedno rozdanie i wtedy będę chyba dopiero losować, bo na razie trochę za mało. Więc to. Otwórzmy sobie 14 z Moni kalendarza. Ja tak właśnie wyczekuję za 5 minut, za 10, 15 minut, gdzieś mój synek wróci, więc pytam się, czy idzie ze mną do TK Maxa, bo muszę skoczyć po coś dla mamy, dla taty, a dzisiaj jest ku temu fajna okazja, bo mam po prostu jeszcze trochę czasu. Filmik zedytowałam, jedzenie dzieci mają, bo robiłam wczoraj spaghetti, także mogę sobie pozwolić na to, żeby na godzinkę skichnąć do TK Maxa i czekam tylko dlatego, bo nie wiem, czy nie będzie chciał iść ze mną. Oj. Dobra, co? Jakie było zadanie? Najpierw przeczytam. Przeczytam. Udawaj wybrane zwierzątko. No dobra. Był pies? Był kot? Był. Wow! O, tego nie miałam. Nie miałam. Jakie ładne opakowanie. Przepiękne. Ty piękny od siostry dostałam, słuchajcie. Nyx. I uwaga. Takie coś. Taki, nie wiem czy widać. Taki, o, co to jest? To jest pojedynczy cień? Baked Shadow. No, taki przypiekany cień. BSH14 Moonshine. A sprawdźmy go sobie od razu dziś. Będzie mi pasował, słuchajcie, w kącik oka. Czekajcie, obetrę tylko pędzelek, ponieważ nawet nie zdążyłam dzisiaj po tym makijażu, ale dajcie znać, co myślicie, paletka za 3 funty. Dacie wiarę? Ok, nakładam sobie moim tutaj pierwszym lepszym pędzelkiem. Co prawda miałam już tutaj rozświetlenie, ale sprawdźmy, czy będzie to dość... A jest taki, widzę, delikatniutki. Nie daje aż takiego bardzo mocnego jakiegoś glow. Powiem Wam, że jak tak patrzyłam na opakowanie, to wydawało mi się, że będzie mocniejszy. Ale jest ładny. Jest subtelny, czyli to znaczy, że można go dokładać. A ja coś takiego bardzo lubię. Można dokładać produkty. Nie lubię takiego, który możemy sobie zrobić kuku. Dajmy sobie jeszcze, nanieśmy troszeczkę na łuk kupidyna, jeżeli nam się to uda. Czy nam się nie uda. Tak dziwnie się nabiera. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Czy go trzeba rozkręcić? Widzicie? O. Tak to wygląda. Nie wiem, widać coś? Widać, nie? Nie daje go... O, teraz. No teraz to pojechałam po bandzie. Dobra, no, niech będzie. Tutaj na dole też sobie damy, a co? Chociaż tu chyba się daje bronzer. Wiecie co? Też widzę, że fajny byłby jako topper, tak leciutko na usta. Fajny, bardzo dziękuję, bardzo taki
Bardzo taki śnieżny. Śnieżny, czyli taki zimowy. O, tak ja bym sobie go nazwała. Bardzo dziękuję, bo jest to dla mnie nowy produkt. Bardzo ładne opakowanie. Podoba mi się, zobaczcie, z taką kokardką. Dziękuję Ci, siostra. I co? I słuchajcie, było zwierzątko, było to. To odkładam do rzeczy zrobionych. Lecimy szybciutko dalej, bo ja nie mam dużo czasu. Otwórzmy sobie ten kalendarz teraz. Soap and Glory. Mój kalendarz już otwierany był. Mamy dzisiaj 14. Gdzie jesteś? A 13 otwieraliśmy? Chyba nie, słuchajcie. 13 nie otwieraliśmy i 12 otwieraliśmy. Tak, 12 była, czyli 13 jeszcze zalegamy. Oj, panie Hawranek. Gloss over it. Mamy Sexy Mother Pucker i Bar Enough. Po raz kolejny chyba, tylko ostatnio było chyba w takim opakowaniu. Czy to jest to samo? Nie, już się wystraszyłam. To jest co innego. Tu jest Pillow Plump. A myślałam, że to to samo. Sexy Mother Pucker. Podzielę się myślę tym produktem, bo mam chyba już z 2 albo 3, albo mam pełnowymiarowe, już nie pamiętam. Podzielę się, bo jest to bardzo fajny produkt, więc odkładam go tu na boczek. To była 13. Teraz otwórzmy sobie 14. Jest i chyba będzie maseczka jakaś, bo jest znowu taki trójkącik. Wiecie, o co chodzi. Ta taka gwiazdka, tak, zgadza się i mamy tu Clean On Me, coś co znam, co uwielbiam, Creamy Shower Gel. Bardzo fajna opcja, też się podzielę, ja myślę, że wiem już do kogo to powędruje. Także to było 13-14 z tego kalendarza i obie rzeczy powędrują do kogoś, mega się cieszę, że będę mogła się z kimś tym podzielić. Teraz dżemy sobie zostawimy, świeczki sobie zostawimy, bo świeczki mam jeszcze zapas. Przejdźmy teraz do mojego kalendarza od Mikołaja i teraz tu lecimy. Chyba w takim razie też 13 i 14, czyli zaległości. 13 duża, oby nie było żadne, wiecie, główienko. O, nie wiem, jak się do tego ustosunkować, nie używam takich rzeczy. To pachnie. Dobra, mamy tutaj Lise Arle. Lise Arle, znam tą Tom Naturally Active i jest to, słuchajcie, chyba ta ściereczka jakaś, 100% bawełna i co? No i ściereczka. I po prostu ściereczka. I'm perfectly contrasted with tomorrow's surprise. No to chyba nie wiem, czy to tylko taka ościereczka, no chyba się nią podzielę, ja nie lubię takich ściereczek do twarzy. 100% bawełny. Ona pachnie, słuchajcie. Ja nie wiem, ona pachnie. Z tej firmy takiej ja to znam, nie jest to tania marka, ale się tym też podzielę. Ja nie lubię, ja lubię swoje ręczniczki do twarzy. Nie mam tutaj jakiegoś, wiecie, tutaj wymagań. 14. O! A, bo to chyba będzie, że chodzi, że komplet. Co tutaj mamy? Counting on the secret to smoother, brighter looking skin. Use me with the pure cotton cloth you received yesterday. No właśnie, no dobra, czyli Was trzeba razem użyć, dlatego jedno po drugim. Chyba nie na darmo, tak widzicie, przeczekałam 13, 14, nie wiedząc co będzie w środku. Teraz rozumiem zastosowanie ściereczki. Cleanse and polish i tu mamy hot cloth cleanser. No to chyba to spróbuję jako razem. Ojeju, rozmaryn i już mnie zabiło. Daisy! Co ty robisz? Trzęsiesz kamerą. No, ja to tutaj czuję, ten rozmaryn. Ja chyba się tym z kimś podzielę, pomimo iż wiem, że to może być dobry produkt. No, bo to nie jest tanie, ale jest tu rozmaryn, ja go nie cierpię. Jest też rumianek, cocoa butter and eucalyptus essential oil. Także tylko ten rozmaryn mnie tutaj drażni. No nie wiem. Zobaczymy. 30 ml, nie mało, fajna do przetestowania. Czyli po prostu myjemy twarz. Daisy! Pokazałabym Wam wariata, jak skacze na łóżku. Daisy! Czekajcie, może mi się uda. Daisy, dlaczego ty skaczesz po łóżku? Tu widzicie lazy arm. Co się dzieje? Widzicie? Wstałam i uciekła. No? No, widziałyście wariatkę?
Dobra, także to było ze ściereczką. Zastanowię się, czy to oddam komuś, czy to będę używać. Drażni mnie rozmaryn. Boję się, że otworzę, a jeden raz użyję. A to jest naprawdę fajny produkt. Ja wiem, że to jest fajny produkt, ale ja się raczej chyba nie przekonam. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, czegoś, żeby się przekonywać bardzo, bardzo do produktów, które no, drażnią mój nos. No i co ja poradzę? Pod nosem będę czuła ten rozmaryn i po prostu nie i już. Także fajna rzecz. Myślę, że zostawię ją dla kogoś. Czekajcie telefon. No i hejo, hejo, witam się z Wami ponownie. Jak już byliśmy i jesteśmy w temacie świąt, właśnie poczekałam na synka, ale nie chciało mu się iść, został w domku, a ja właśnie szybko wychodzę. Właśnie jaki mróz. Sprawdzałam się pogodę, pokazuje mi normalnie -1, natomiast odczuwalna jest -5. Także nie jest za ciepło. Można powiedzieć, że zima już do nas wkroczyła. Tak, jeszcze nie śniegiem, ale już przymrozkiem. Dobra. Ja lecę właśnie teraz do TK Maxa, bo tylko dzisiaj chyba mi się uda coś znaleźć dla rodziców. Także będę chciała coś zakupić dla mamy i dla taty. Jeżeli coś fajnego będzie, to oczywiście Wam nagram, pokażę. Jak widzicie, wchodzę już. Jest za mną TK Max, także ja wchodzę i oczywiście odezwę się do Was, jak już tylko coś znajdę fajnego. Także wchodzę do środka i słyszymy się niebawem.